Co tam stoi zamiast Krysi? Jakie stare auto? Nie podoba ci się auto? Co ty? Jakie stare? Najnowszy model. Wygląda jak stare. Nie. Pa. Będziesz nim jechać. 7,2 bara. Masakra, co za krowa. Może nie tyle co ciężka, bo waży tyle co laweta. Obie ważą po 1950 kg. Ale Krysia jest do tyłu wychylona. To koło lawety powinno być troszeczkę dalej, mi się wydaje. Idziemy, idziemy. Tak jak Poloneza to Iveco nie czuło, tak Krysia odczuwa bardzo. Bo wam powiem, jest zesrany. Kurde, dobrze, że jest zapięta na 3, bo ja chciałem na 2 pasy. Masakra. Jak ją czuć? Czekaj, bo musimy teraz jechać tu. No i dobrze, rozładować ją. Trochę Krysia postoi, bo Dawid teraz za tydzień jedzie na urlop. Ale akurat no wolę zostawić dłużej u Dawida niż czekać na termin u kogoś innego. No jeszcze jedynie u Łukasza, tego co mi wydech robił. Ale on to zasypany terminami, a ja nie chcę się komuś też wpierdzielać. Więc Dawid wróci gdzieś 20 sierpnia, jakoś tak, no i będzie go robił. Osłuchał go, to sprawdzał co i jak, i on w ogóle mówi, że jemu to na zawór nie wygląda, ani na popychacz, tylko na stworzeń od tłoka, że stworzeń od tłoka bije, no ale że damy to radę robić, panewki to nie są. Całe szczęście, chociaż stworzeń tłoka to też jest rozbiórka. No ale co, no takie są uroki projektów, no. Producent OM-owskich części nie przewidział, że tam będzie ponad 400 kunia chyba. I Newta nie wiadomo ile. Także czekamy, ja mam głowę wolną, wiem, że auto jest w dobrych rękach. No i mogę się teraz... z Sebringiem oczywiście poczekam, aż wróci Damian. Będziemy dopasowywać kompresor, znaczy ja sobie już przygotuję dolot cały do interkulera, sobie już przygotuję kolanka, poczekam na kompa do strojenia, umówię się z kimś na to strojenie, ja się za to nie wezmę. No w tym czasie będę sobie dłubał Poloneza, zderzaki oszlifuję, tak mówię, wyrównam to tam ładnie, felgi dam już do zrobienia. Szukam takich szesnastek właśnie, 4x100, otwór centrujący powyżej 58, tak żeby dorobić im rant do spawać, żeby był ładnie spolerowany środek czarny. Będzie ładnie, myślę, nie? Dobra, jadę zdać tą lawetę i ogrywamy, co tam dalej. Uwaga, zwracam się do osób, które już wykupiły plan, bo... dużo dostaję maili zwrotnych z zapytaniem, co to jest A1 i A2, po czym, gdy ja odpisuję, że są to aktywacje opisane w planie, to jeszcze żadna osoba ich tam nie znalazła, więc mam przygotowany screen, w którym miejscu A1 i A2 jest. Jeżeli A1 czy A2 jest po głównym boju, typu mamy deadlift, czy jakiś tam squat, czy tam przysiad olimpijski podpisane, plus A1, no to A1 wykonujemy pierwszy jako aktywację i resztę ćwiczeń pomocniczych do tego przysiadu. Teraz wam pokażę, w którym miejscu jest A1 i A2, żebyście nie musieli wysyłać mi wiadomości, szukając tego w planie. Dobrze, dorwałem szesnastki 4x98, nawet ładne, nie mają dziur, proste, niespawane, oszlifować, polakierować, zakładać na Poltka. O, wiecie co, jednak chyba się cieszę, że się dałem namówić na ten wyjazd, weekend i po weekendzie. Bo teraz ja już faktycznie odczuwam taki brak energii, jestem już tak zajechany. Wróciłem o 22, 14 godzin jechałem. A
o 7 już wstawałem, żeby zawieźć Krysię. Oliwka jeszcze dzisiaj też. A gdzie my jedziemy? Po weekend, gdzie my jedziemy na weekend? Do Krakowa, do Tatralandii. No to cię teraz zaskoczę, bo nie jedziemy do Tatralandii, tylko pojedziemy do Popradu, do Aqua City. Co to jest? Poprad, Aqua City? No to jest taka Tatralandia, tylko większa. Tymczasem przyszedł już kompresorek i intercooler. To pali na strzała. Normalnie transmitter sobie włożę, bo tej kasety nie mogę słuchać, kurwa. Jak tam jest mało miejsca na sprzęgło, ludzie, mi tam moja noga zostaje, jak wcisnę hamulec, to nie jestem w stanie wyciągnąć nogi ze sprzęgła. Ale jedziemy! Dobra, z takiej mojej szybkiej obserwacji to mamy. Kierownicę skręconą w prawo. Nie wiem, czy to się na drążkach reguluje, czy co, ale to mamy do zrobienia. Jedzie normalnie, nic mu się nie dzieje, nie grzeje się. Wizualnie go dopieścić i nie otwierają nam się prawe drzwi tył. Zawieszenie bardzo ładnie pracuje. Hamulce tutaj wiecie jakie są, nie? Że ta pompka taka malutka, trzeba troszeczkę mocniej nacisnąć. Ale kurwa zrobimy go. Klamka trochę odstaje, ale tutaj Łukasz mówi, że ktoś dał na podkładkach. Bo we wszystkich, bez wyjątku, we wszystkich tych polonezach to tam się niszczyło, dlatego ktoś dał na podkładce, żeby po prostu nie odpadło. Więc nie ruszam tego. Jak są stare, sprawdzone patenty, to tego nie ruszam. Nie mamy regulacji lamp, bo to było na podciśnieniach. No ale Łukasz mówi, że te podciśnienia raczej i tak już po tylu latach nie będą działały, więc nie ma sensu zmieniać lamp, zwłaszcza, że te są ładne i były już wymieniane na pewno. No nie wiem, no zobaczymy. Popieścimy wizualnie. Uchwyt od chodnicy, jak widzicie, jest zepsuty. To tam Damian będzie musiał dospawać, żebyśmy mogli sobie ją dobrze wkręcić. Sprawdzę olej i jadę z felgami. Tutaj na minimum, jeszcze zrobię dolewkę. A Łukasz mówi 15W40 i nie mamy tutaj składa 15W40, kurwa. Grubo, tu jest naprawdę grubo. Ja to się chyba nigdy nie będę nudził. Takie dostanie 16. Jutro już myślę, bo pojutrze, bo lakier będzie schnął. Tych Thomasonów nie mogę sprzedać, ja nie wiem. Oryginalne Thomasony, kuźwa. Się zdenerwuję, to je przelakieruję na czarno, wtedy każdy weźmie, bo już czarne jest takie zajebiste. Znaczy ja sam robię czarne felgi, nie? Ale... Oh. Co to za bryko? Plan działania. A tu jest ciepło w tym aucie. Jadę teraz do Damiana, przymierzymy kompresor, zobaczymy maskę, zobaczymy lakierowanie jak tam idzie. Potem jedziemy do Empiku po kasetę jakąś i potem już trening. Się przypominają czasy, kiedy jak się chciało podrywać dziewczynę, to nagrywało się na kasetę, nie? Bo miałem dwie kieszenie w radiomagnetofonie, mogłem nagrywać z radia muzykę i przynosiłeś i mówiłeś, czy nagrać jakąś fajną składankę, albo masz tu składankę, wczoraj w nocy nagrywałem, a teraz miało się do kogo odezwać, żeby mi ktoś nagrał kasetę dla mnie, no. Ciekawe, że w ogóle w Empiku będą coś takiego mieli. Zakupy zrobione, w sensie lampy kupione. Czekajcie, zaraz. Dwie tylne lampy. Znalazłem tą listewkę dekoracyjną. Maty zamówiłem, FSO, w sensie dywaniki. Chyba 160 zł dałem za wszystko. Mało paliwa jest, widzę. I przy dodawaniu gazu tak mniej to potrafi poprzerywać, jak to kiedyś było na filmach, jak się kończyło paliwo. Trzeba go zatankować. No, chyba 9,5, nie? Tak mi się wydaje. Zobaczmy, co z Chryslerem moim. Słuchajcie, jest pizda z lampami, bo one są sklejone na takim kleju, że tego nie da się ani rozciąć, ani rozkleić. No i żeby je zrobić, będę potrzebował jakieś używki normalne. Może ktoś znajdzie w garażu, to mi dajcie znać. Bo nie widzi mi się kupować dwóch nowych. Fajna maska, nie? Tak ją zostawiamy, tylko wstawiamy taflę szkła i... Cyk za stówę, bogactwo! Oliwia to mnie znienawidzi za jazdę tym polonezem. Dobra,
teraz po kobietę do pracy. Polonezem. My to za niedługo wszyscy znienawidzą. Oliwia już ze mną nie chce gadać, bo mówi, że o, to stare auto jest. Ona chce w cabrio. A niech sobie jeżdżą cabrio. Ja sobie będę jeździł naszym FSO. Znaleźć magika, co mi wyreguluje zawory w tym. Bo, no słychać, czuć. Kurde, widzicie, ja nigdy Poloneza nie miałem, więc sugeruję się tym, co pisze na klapie. Jest napisane. Ale piszecie tam, że to nie jest GSI wersja. A tutaj z kolei pisze 1.6 GSI na wielowtrysku. Ja już teraz zgłupiałem, bo w dowodzie rejestracyjnym nie jest napisane, czy to jest GSI, czy nie. Jest tylko napisane, że jest to Karo Plus 1.6. Nacisk osi. No i kurde, tyle. No i tyle. Nawet KW tu nie mam napisane. No to ja już kurwa nic nie wiem. 98 rok. Teraz trzymajcie kciuki, bo biorę chłopaków i jedziemy na siłownię do Skoczowa. A zauważyłem, że on czasami coś przerywa. Muszę mu mocniej nadusić gaz, żeby wrócił do żywych. Nie wiem, wieczorem będziemy zawory regulować. Tu od razu podpytam właściciela takiego Poloneza, co kiedyś miał oczywiście. Czyli niezawodnego tatę małego Grzesia. Czyli dużego tatę mojego Grzesia. Halo, powiedzcie, jakie temperatury powinien Polonez trzymać? Bo on mi cały czas gdzieś tak na moje oko około 110, no przy szybszej jeździe schodzi na te 90. Chłodnica? Przepłukać? Może cały układ chłodzenia? Dojechał. Martwi mnie trochę ta temperatura, bo ona tak sobie 95 stopni obstawiam, ale potrafi i skoczyć nawet do tych, ja wiem, 115. Może zapowietrzony układ. Nie wiem, no spuszczę mu to w każdym razie. Zaleję coś nowego, przepłuczę układ chłodzenia. Sprawdzimy termostat, czy się otwiera, bo wentylatory chodzą. No ale jeździ, dojechał. Jak się fajnie trafiło, napisał właśnie do mnie pasjonat FSO, że ma wszystkie części, jakie bym potrzebował. I robię mu właśnie listę. Także nie będzie klepany ten nosek, tylko pewnie damy nowy nosek. Zderzak też nowy do lakierowania, bo ten jest w strukturze. Tutaj widzę, też jest lekkie zagięcie. To ten błotnik, uszczelka lampy, kopułka tego, przykrywka znaczy się. Klamka tu lekko odstaje, one ponoć odpadały. Takie pierdoły, robię listę po prostu wszystkiego. No, w sumie chłopakowi zależy tylko na tym, żeby on nie przepadł, żeby go odrestaurować, żeby jeździł. Dobra, więc ja tworzę po prostu listę części do wymiany. To jest jednopunktowy jednak wtrysk Gieli Boscha, a nie GSI. Nie wiem, czemu jest GSI na klapie naklejone. Czyli zawory nie są regulowane, są hydrauliczne. Płyn w układzie chłodzenia wygląda na ładny, więc po prostu spróbujemy go tylko odpowietrzyć. Widać cię. Spróbujemy go tylko odpowietrzyć. Nie? Na razie go odpowietrzymy tylko, bo on jest ładny ten płyn. Odpowietrzymy, najpierw zalejemy nowego, nie będziemy odwalać maniany, żeby specyficznie dobalił. No. No i co nam zostanie? Posprawdzać ten dół tak naprawdę, jakie tam części, bo tą całą resztę części wymiennych to co już zamówiłem, to już zamówiłem. No ale, ale resztę mi tutaj przywiezie i będziemy działać. Ciekawe teraz trzyma cały czas ładną temperaturę. Nie wiem, no wcześniej kurwa skakał sobie. On się raczej sam nie odpowietrza. Chyba, że faktycznie kurwa to od tego słońca dostawał. Ale to nie jest, dojadę na garaż, pokażę wam coś, po czym jebniecie na plecy. Teraz wam ogram, bo mówię, kurwa, mam kierownicę skręconą w prawo, mówię, co jest? I teraz patrzcie, te dębice to są 165-13. Ja tu nawet nie widzę wysokości. To są stare opony w ciul. 165 rozmiar 13. Wentylatorek, co chodzi? Pamiętacie? 165-13. 185-13.
o 20 szersza opona. No jeżeli to jest 70 i tamto jest 70, no to mamy procent z szerokości. Na tyle mamy w ogóle 175. I drugi tył jest 175. Tyły są takie same, ale przód jest w całkowitym, kurwa, przechyleniu. Co też mi się wydawało, że on jest jakiś taki dziwnie przechylony. I muszę teraz tak, do tych 16, które mam, wziąć sobie kalkulator opon i zobaczyć. No bo jeżeli tu są 17, 70 na 13, to myślę, że 185 szerokie, albo no kurde, no nie wiem, gdzie mi to wejdzie, kurde, na szerokość, jak tam od tego resora i od tego, ile będzie miejsca. No będę musiał przymierzać jakieś stare trupy, żeby się zmieścić. W każdym razie na pewno, bo tu mam co? Tu mam jakieś zimówki. To są 205, 60, kurwa, to ni chuja, to mi tu nie wejdzie. A te z... zaraz muszę ściągnąć. A one są 195, 55. 195, 55, 43 tydzień 18 roku. 55, 195, rozmiar 16. Kurwa, za duże to będzie. Nie, wejdą. Znaczy, nie sugerujcie się tą przymiarką, bo wiadomo, że całość pójdzie do góry. Całość pójdzie do góry. Więc tam miejsca będzie. Zobaczymy, czy to się nam będzie skręcać dobrze. No nic, wezmę je na przymiarkę. No. Jak nie sprawdzę, to się nie dowiem. Jeszcze taka przymiareczka na tył. No, jakoś tak. One pójdą do góry. No tutaj to jest, kurwa, tak na ciasno. Wiesz co, dobra, wrzućmy je do auta, ja sobie jutro ściągnę z przymierza. Najpierw sobie oszlifuję, polakieruję tamte fele i wezmę parę na przymiarkę, żeby nie jeździć parę razy. No więc, skoro to jest GLI, czyli ten jednopunktowy wtrysk, to jednak nie są tyle warte. Po 4,5 widziałem, po 5, widziałem też za 2700. No ale słowo się rzekło, więc go zrobimy. I wystawimy, nawet jakbym miał na nim nic nie zarobić, to się z nim pobawię. Ot tak. Dobra, mamy już pomiary od tutaj znajomego, co siedzi grubo w polonezach. I mówi, że tak, 195, 55 wejdzie, ale musimy dać flanszę dystans 5 mm, inaczej będzie lekko ocierać o sprężynę. 5 mm wystarczy i nie będzie ocierać o sprężynę. Natomiast będą jeszcze ciutkę schowane. Więc, tak jak mówię, można je poszerzyć, ale to są 7J, a nie 5,5, tak jak seria, czy 6. Więc i tak będzie lepiej. No zobaczymy, no jak nie przymierzę, to się nie dowiem. No i w sumie chyba tyle na dzisiaj. No tak, Damiana nie ma. Chciałem wam jeszcze pokazać, jak tam spasujemy kompresor, bo on pójdzie w końcu zupełnie gdzie indziej. Będzie z dołu włożony. Tam też będzie lepiej nam pasek włożyć, lepiej nam się pociągnie do interkulera dolot i całą resztę. Więc to wszystko w następnych odcinkach, ale to myślę, że co mamy środę, więc w piątek